Kronika Dolnego Śląska, zaczynamy. Słynny w świecie, a na Dolnym Śląsku nieco niedoceniony listopadowy cykl wydarzeń, które stanowią audiowizualne koncerty o charakterze multimedialnym, łączące muzykę z obszarami wideo i performance art. 9. już Wrocław Industrial Festival. Naszym wykonawcą jest tu zawsze wrocławska Job Karma, formacja postindustrialna, którą 12 lat temu założyli Maciej Fret i Aureliusz Pisarzewski przy współpracy wizualnej Arka Bagińskiego. Popatrzmy, posłuchajmy, popatrzmy. Ten festiwal też ma już swoje tradycje. 8. Wałbrzyskie Teatralne Fanaberie. Tegoroczna edycja miała pokazać, że niezależne życie teatralne jest różnorodne, bywa bezkompromisowe i potrafi być inspirujące. Mogliśmy zobaczyć kilkanaście przedstawień aktorów z Rosji, Niemiec, Warszawy, Krakowa, a my pokazujemy spektakl wrocławskiego Kapitolu. W trosce o pielęgnowanie bogatych wartości i tradycji akademickich Wrocławia Senat Politechniki Wrocławskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 rokiem stulecia uczelni technicznych we Wrocławiu. Pragniemy podsumować i uhonorować dorobek naukowy i materialny zarówno niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, przedwojennej Politechniki Lwowskiej, jak i Politechniki Wrocławskiej, mówił rektor Politechniki profesor Tadeusz Więckowski. Kronika Dolnego Śląska przez cały rok relacjonowała wydarzenia towarzyszące jubileuszowi. Elementem kulminacyjnym był listopadowy wszechświatowy zjazd absolwentów i uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego panu Jerzemu Buzkowi. Czuj, czuj, czuwaj! Polskie harcerstwo ma już 100 lat. Pierwsze zastępy utworzył w Krakowie i we Lwowie Andrzej Małkowski, mówiąc: harcerstwo jest to scouting plus niepodległość. Idea przetrwała w różnych wydaniach przez cały wiek. Dzisiejszych harcerzy odwiedziliśmy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na festiwalu z piosenką przez stulecie. Własny przecie raz szat, już jego koniec znam. A tydzień później zagrały tu już gwiazdy jazzu. Artur Lesicki i Acoustic Harmony. W składzie Artur Lesicki na gitarze, basista Robert Szydło, perkusista Michał Czwojda i Piotr Dziubek na fortepianie i akordeonie. Żegnamy się z Jeleniej Góry. Kolejna kronika Dolnego Śląska już wkrótce. Twórcza natura energii.